Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, a dziś pokażę Ci, jak zrobić super wyglądające regały do Twojego salonu w Minecraft. Jeśli pomysły Ci się spodobają, to będzie mi bardzo miło, jeśli docenisz ten odcinek łapką w górę, darmową subskrypcją z dzwonkiem oraz komentarzem, na który z chęcią Ci odpowiem. Bez dłuższego przedłużania, zaczynajmy! Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest oczywiście jakiś regał. No i regał możemy zrobić na kilka sposobów, to tak naprawdę zależy od nas, nie? Jak to chcemy, żeby to wyglądało. Możemy zrobić na przykład coś takiego, taki bardziej nowoczesny regał, który będzie wyglądał w taki oto sposób na przykład, albo tutaj jeszcze damy, o, z tej strony damy tak, cyk, i będziemy mieć taki bardziej nowoczesny regał, który będzie wyglądał w taki oto sposób. Tutaj możemy sobie wtedy dostawić jakieś jeszcze ozdóbki, jedną, drugą, jakiś obrazek powiedzmy możemy sobie jeszcze tutaj dostawić i to sobie wtedy zrobić, o, cyk, i tutaj sobie dostawić jeszcze coś takiego i jeszcze tu u góry możemy sobie zrobić coś takiego, że sobie to wywalimy i dostawimy sobie tutaj powiedzmy półki w taki oto sposób z książkami, żeby to ładnie, pięknie wyglądało. I to jest jeden przykład, jak możecie sobie to udekorować. Z kolei drugi sposób na taki regał nowoczesny, możecie zrobić go sobie w taki oto sposób, na przykład tutaj podnosimy sobie cyk do góry, robimy coś takiego, cyk, cyk, robimy tak, tu sobie jeszcze podnosimy w ten sposób. No i teraz tak, o, tu możemy sobie dodać oczywiście jakieś książki, jeżeli nam na tym zależy. Tu możemy sobie oczywiście postawić jakiś obrazek, dodać jakąś dodatkową doniczkę, a na samej górze ponownie możemy sobie zrobić jakiegoś kwiatka i tutaj ustawić jeszcze sobie coś takiego. No i oczywiście jak to już mamy, to tutaj jeszcze na samym dole możemy sobie zrobić w taki oto sposób, cyk, szafeczki. Jeżeli nam jeszcze brakuje takiego, wiecie, detalu, to jak najbardziej takie białe szafeczki możemy sobie zrobić. Albo myślę, że jeżeli mamy już tutaj taki typowo szary, to możemy zrobić sobie, o, takie szare, jak ze Stone'a, o, coś takiego. Także tak naprawdę teraz macie dwa modele regałów. Oba wyglądają świetnie, możecie wybrać ten, który Wam się bardziej podoba. Oczywiście pamiętajcie tylko, żeby materiał, z którego są wykonane regały, dopasować do materiału, z którego wykonane jest całe Wasze pomieszczenie. Ponieważ jeżeli macie ciemne pomieszczenie, to pamiętajcie, że lepiej dać wtedy jasne meble, a nie ciemne. I na odwrót, jeżeli macie jasne pomieszczenie, to lepiej tak jak w moim przypadku dać ciemne, żeby to się nie zlewało. Na dziś to już tyle. Po prawej stronie ekranu widzisz inne pomysły na dekoracje, a po lewej stronie film wybrany specjalnie dla Ciebie przez YouTube. Obejrzyj sobie ten, który bardziej Ci się podoba, a ja zapraszam jutro o tej samej godzinie na kolejny super odcinek. Siemano, Rapajos ja. Cześć!